Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór, podaj przykład liczby niewymiernej należącej do danego zbioru. Zbiór A to są takie liczby x, że x należą do zbioru liczb rzeczywistych i x są większe od 3. Zaznaczymy to w ten sposób. Tutaj będzie 0, tutaj będzie 3, liczby większe od 3, to jest kółko otwarte i w prawą stronę. Liczba niewymierna, która będzie pasowała do tego zbioru, to będzie na przykład pierwiastek z 10. Pierwiastek z 10. Zobacz, pierwiastek z 10 to jest ponad 3, zawiera ona się w tym zbiorze. B. X to są liczby rzeczywiste i x są mniejsze od 1 drugiej, czyli zaznaczamy sobie oś x mniejsze od 1 drugiej, czyli tutaj będzie 0, powiedzmy, tu będzie 1, tu będzie 1 druga i mamy mniejsze równe, czyli nie większe od 1 drugiej, mniejsze równe, kółko zamalowane w lewą stronę, no i jakąś liczbę niewymierną z tego przedziału, niech to będzie na przykład minus pierwiastek z 2, może być minus pierwiastek z 3, może być minus pierwiastek z 5, któraś tam z nich, jest ich nieskończenie wiele. C. Tutaj x należy do zbioru liczb rzeczywistych i x są mniejsze od minus 1,3. Zaznaczamy oś x mniejsze od minus 1,3. Niech tutaj będzie powiedzmy 0, tutaj będzie minus 1, a tutaj będzie minus 1,3. Tutaj mamy x mniejsze, czyli kółko otwarte i w lewą stronę. No i teraz jakaś liczba, która tutaj należy. Może to być na przykład liczba minus pierwiastek z 3, to jest około tam minus 1,73 było. Sprawdzimy. 3 pod pierwiastkiem minus, znaczy tutaj byłoby 1,73 u nas z minusem, czyli minus 1,73. Czyli jak najbardziej spełnia ta liczba. Może być minus pierwiastek z 5, to tym bardziej spełnia. C mamy. To teraz niech będzie D. To są takie liczby x, że x należy do liczb rzeczywistych i x są większe od 7,1. Większe równo od 7,1. Zaznaczamy sobie, niech tu będzie 0, tu będzie nasze 7 i od razu 1,4. Już się nie będę bawił w podziałki. To mogę pokazać podziałka, że to jest 1. Większe równo od 7,1, czyli zamalowane kółko, pionowa linia i w prawą stronę. I jakaś liczba, która należy do tego przedziału. Tutaj możemy sobie dać na przykład, no to może być pierwiastek z 65. Pierwiastek z 65. Dlaczego taka liczba? Bo zobaczmy, tutaj będzie 8 gdzieś, prawda? 8 jest większe od 7,1. 8 do kwadratu to jest 64, no to pierwiastek z 65 musi być lekko na prawo od 8, to już mam pewność, że ta liczba spełnia nasze wymagania. Może być równie dobrze pierwiastek z 73 i tak dalej, takich liczb możemy wymieniać multum. E. Jeśli lekcja się podoba, zapraszam na mój kurs www.magia-matematyki.pl. Link znajdziesz w opisie. Mamy zbiór E, to są takie x, że należą do liczb rzeczywistych i x są mniejsze równe od minus 10, czyli nie większe od minus 10. Zaznaczamy sobie, tu jest x, niech tu będzie 0, tu będzie nasze minus 10, mniejsze równe, czyli kółko zamalowane i w lewą stronę. I jakaś tutaj liczba, niech to będzie 10 do kwadratu, to jest 100. To my dajmy tutaj minus pierwiastek ze 101. Zobaczmy, sprawdźmy sobie najpierw pierwiastek ze 101. To jest 10 z kawałeczkiem i my oczywiście zmieniamy znak, czyli minus 10 z kawałeczkiem jak najbardziej zawiera się w tym przedziale. Może być też minus pierwiastek ze 102, minus pierwiastek ze 103 i tak dalej, i tak dalej. F. Mamy tutaj zbiór F, to są takie x, że należy do liczb rzeczywistych i x są większe od 20. Zaznaczamy oś x, niech tu będzie sobie 0 tym razem. Tutaj będzie nasze 20, większe od 20, kółko otwarte w prawą
podaj przykład liczby niewymiernej należącej do danego zbioru. Zobaczmy, że 20 do kwadratu to jest 400, to ja sobie wezmę 401 pod pierwiastkiem. No i zobaczmy, 401 pod pierwiastkiem to jest troszeczkę ponad 20, już pasuje. Może być pierwiastek z 402 i tak dalej, możemy wymieniać się takich liczb multum. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com/mrciupi. Do zobaczenia.